Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, za okna świeci słońce, więc pozwalam sobie dzisiaj nakręcić ten krótki unboxing. Widzieliście już lokomotywę Bull Market, którą Wam pokazywałem. Dzisiaj pokażę Wam lokomotywę Beżytka, czyli Bogerska Żeleznopytna Kompania, czyli bułgarska żelazna kompania, czy też kolejowa kompania. Nie wiem, jak to najlepiej przetłumaczyć. Oczywiście jest to produkt unikalny, jest to produkt tak zwana konwersja. Tego typu modeli się nie produkuje. Donor, czyli że tak powiem lokomotywa, która stała się podstawą do tych zmian, to lokomotywa firmy, tak jak widzicie, Lima Collection. To jest lokomotywa o numerze katalogowym L204631, lokomotywa klas 87, czyli seria 87. Jest ona również w Bułgarii eksploatowana jako seria 87 o numerze 013-9. No to wchodzimy do pudełeczka. Otwieramy pudełeczko i już pokazuję Wam ten model z bliska. Tak się ten model przedstawia. Jest to lokomotywa elektryczna, jednosystemowa z jednym pantografem. Tak te lokomotywy w rzeczywistości sobie wyglądają. Pierdop, czyli jakby przynależność. Proszę bardzo. Bułgarska Żeleznopytna Kompania. Popatrzmy jeszcze na czoło, ono jest bardzo ładne, charakterystyczne odśnieżniki, zgarniacze, charakterystyczne tutaj, tak jak widzicie, światła czołowe, te halogeny górne. Bardzo fajny model, bardzo ładnie prezentujący się. Ktoś mógłby powiedzieć Lima, no cóż, Lima też może być całkiem sympatyczna, zwłaszcza po tym, jak się dokona pewnych zmian. Blacha tutaj specjalnie taka lekko, że tak powiem, podniszczona, podmalowane koła na biało. Całkiem sympatyczny model. Myślę, że również w tym odcinku unboxingu ta lokomotywa się przejedzie. Przełom 5-6 epoki. Zobaczymy, czy puszczę tą lokomotywę z cysternami, czy też dorzucę jej jakieś inne wagony. Zobaczymy. Ale myślę, że jest to krótki unboxing. Stąd też po prostu przejazd będzie dołączony do tego odcinka. No to cóż. Zapraszam Was do Bułgarii. Już wkrótce zacznę nakręcać odcinki z serii Stacja Burgas. Być może pewne z tych lokomotyw już wkrótce zobaczycie. No to ja żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego oglądania zdjęć. No i oczywiście przejazdu tej lokomotywy z pewną, już taką, że tak powiem, z pewnym sznurem wagonów, jak to się fachowo nazywa, w Bułgarii się to nazywa kompozycja, skład, z takim pewnym składem. To do zobaczenia, życzę Wam pogodnego dnia, cześć!